IAC Games Big Bear. Na maksa, kurde. Okej. Umówmy się. Na start powiedz, albo inaczej. Na start, okej, moi drodzy widzowie, na start sobie coś ustalmy. Ja jestem poza mainstreamem. Wolę zajmować się sobą, aniżeli mieć w interesie cokolwiek innego. Aniżeli mieć w interesie jakieś inne swoje te gesy, jakieś aniżeli kurde podążać za tymi wszystkimi Fortnite'ami, Minecraft'ami i tak dalej. No, takie zwykłe rzeczy, niezdominowane usilnym gwiazdorzeniem i przypisaniem sobie jakiejś wielkiej widowni. Ale ja przepraszam bardzo, dzisiaj jest w sumie wyjątkowy dzień, który w sumie, no, taki ciekawy eksperyment, który być może, kurde, zaprowadzi mój kanał w nie te rejony, co trzeba. Moi drodzy państwo, przedstawiam wam Among Us, a właściwie grę grę w takowych klimatach, jaką jest Impostor Solo Kill. Witajcie, moi drodzy, ja jestem Michał, a to jest kolejny gameplay na moim kanale. Tym razem... No właśnie. Z gry... która jest w stylistyce wiadomo jakiego mega hitu, z którego są przeróżne memy. I nawet Kacper Ritz nagrał z dwa odcinki memów o Among Us. No ale dobra. Jesteś zły. Dotknij, aby kontynuować, kurde! Aha. Pozwólcie, że to pominę. Chociaż z drugiej strony to jest reklama jakiegoś podobnego tytułu. Okej, nie, lepiej nie. Okej. I co wam powiem na starcie? Ja przepraszam bardzo, to jest. Ja przepraszam bardzo. To jest, ja przepraszam bardzo, gra w stylu Shoot 'em out, czy jak to się tam nazywa? No kurde, przecież mam to na pulpicie swojego telefonu. No, że kurde, w nieskończoność. I to jest po prostu taka jedna z tych wielu zwyczajnych gierek na telefon, które można sobie na luzie ograć. I z tego co widzę, to jest gra, jakby nie patrzeć, dotykowa. Ojdź. Tak jest. Procent. Jesteś zły. I coś czuję, że coś sporo tutaj będzie reklam, więc pozwólcie, że wyłączę internet. O. No, to jest gra w stylu Shoot 'em out, że tak naprawdę, no, zorientowałem się od razu, że to jest taka gra, która ma nieskończone poziomy. No dobra, więc. No dobra, w takim. No dobra, więc w takim razie. Spróbujmy przejść do minimum poziomu 10 i sobie tak zakończymy. Nasz pierwszy wakacyjny materiał, bo właśnie, wreszcie rozpoczęły się, ja przepraszam bardzo, wakacje. No ale w sumie to fajnie. Ej, a co to jest za kasyno? No dobra! Czy jest jakiś sposób, aby ominąć te reklamy? Przecież do jasnej cholery tak w ogóle to ja mam... chyba wyłączony ten... internet. I włączonego tego... darmowe uderzenie. Aha. No, ja bym wolał przejść dalej, tak naprawdę. No dobra. Tutaj w ogóle można sobie nowe skiny ubrać. Klasyczny. A, no dobra. Można się za Świętego Mikołaja przebrać.
Nagrywa się? Tak, nagrywa. No i w sumie to jest swego rodzaju całkiem fajny klikacz. Te odgłosy, kurde. Aha, aha. No dobra, przyjmij te. Nie, dziękuję. Dobra, dojdziemy do poziomu 10 i będziemy kończyć, bo nie ma tu tak naprawdę zbyt wiele do roboty. Okej, takie oto sprytne taktyki, ja przepraszam bardzo. No, taka w sumie troszkę gra skradankowa, można powiedzieć. Do you love our game? Nie. Później. No i dobra, co tutaj z kolei? No, to jest taka, ja przepraszam bardzo, można powiedzieć, że coś w rodzaju skradanki. Takiej klikanej skradanki. Gdzie należy i co nie gry logiczne. Właśnie, no sami widzicie. O, skończyły się wreszcie nagrody. Znaczy te reklamy. Kontynuuj. No nie. Okej, jakaś nowość, słuchajcie, bronie. A zobaczcie, co możemy mieć. Pistolet. Jakieś śmieszne rzeczy, coś, bazuka. Katana. No ja bym wolał, aby był tu, jeżeli jakiegoś broń, to wolałbym, żeby była z tłumikiem. No ale dobra, skarbiec broni. Takie przyzwanie demonów z piekła. Wolverine. Nie no, w sumie takie dosyć ciekawe rzeczy. No ale, no nie spodziewajcie się, że zrobię z tego serię, bo tak jak mówię, to jest gierka typu, no prosty odstrasowywacz na telefon, a chciałem to nagrać jedynie w ramach ciekawostki. No cóż. No dobra, uzbrój się. I będę się uzbrajać raz za razem w to i owo. No dobra, a więc teraz... O kurde, tutaj się już zaczynają schody, można powiedzieć. Ajdź. Jump. Z kim by się dzisiaj zmierzyć? A, bo... No tak. Aha, czyli tak naprawdę najpierw przydałoby się załatwić tego. Potem... tego. Schować się tutaj. I na koniec tego. Aha, czyli że takie troszkę mylne mają przyjemność być tutaj tropy. Znowu zabawa w kasyno. O kurde, teraz jakaś runda specjalna. No dobra, załatwmy tylu normalnych załogowych, ilu się da. Tej, no ale w sumie... To są całkiem ciekawe rzeczy, nie w to ślad. Okej, dopiero teraz zauważyłem, że miałem włączony internet pomimo trybu samolotowego. Dziwne.
Dobra, nie, nie ma takiej opcji. O, rany. Jump back in time. Imposter reported. Nie, wolałbym nie. The imposter has been ejected. Dobra, więc jeszcze raz. Pozwolę te drzwi sobie zamknąć, a tego gościa załatwić. O nie. No trudno to jest to poziom niezwykłej uwagi. Ósmy. A dziesiąty to jest boss. No, to jest to zamknąć. Co ja mam tu zrobić? Bo jakoś się niespecjalnie orientuję. Teraz zaczęło to być naprawdę trudne. No tak, zwrócił teraz ten na to uwagę. Imposter reported. No właśnie, kurde. A jak imposter zostanie wykryty, to koniec gry. No i w sumie po co właściwie wam tę grę pokazuję? Ano w ramach też ciekawostki tego, co by tutaj właściwie nagrać w czasie tego całego lata, jakby nie patrzeć. No ale to jest właściwie zastanawiające. O! Aha, no dobra. No. Wreszcie się udało. No najlepiej to jest tak sobie samemu planować różne rzeczy. Do you love our game? Później chciałbym ocenić. Broń. Weapon fault. Sklep. No i dobra, co teraz w związku z tą sytuacją? No coś by się może przydało tutaj zrobić, ale co dokładnie, nie mam pojęcia. Byleby tylko załoga nie rozpoznała. Dobra, ten jest zajęty naprawianiem. No i dobra, ciachnięty nożem. Nadchodzi boss.
Auć! Ej, serio? Można od czasu do czasu. A, kurde! No tak, te kable. Oto! Bo teraz tutaj stoi idealnie. Dobra. Zachnięty. Teraz tędy. Ajajaj! Co ja mam tu zrobić, żeby... Nie dać się załatwić na cacy! No dobra, spróbujmy z parą wodną. Dobrze. Teraz spróbujmy z tym. A kiedy tak stoi, to można go wykoczyć. Super! Albo może, wiecie co? Dojdziemy do poziomu 15. Zobaczymy, co się stanie. Dojdziemy do poziomu 15 i... Bo w sumie to się wciągnąłem nawet w tę grę. Ale nie bierzmy rzeczy na takie poważne rzeczy, no. No i dobra, co? Oczywiście tych, co są najdalej od boku. Niech to zauważyli. Imposter i reported. W sumie nie potrwa ostatecznie nagrywka, ale mam nadzieję, że dosyć wystarczająco, by móc. No ten. No dobra, tu. No kurde, biegaj, przestań biegać chaotycznie. A, jaki głupi, no przecież... No okej. No ale boję się za każdym razem, że może mi jakaś reklama wyskoczyć na twarz. Ale nie. Dobra, kontynuujmy bez tego. No dobra. To akurat było w miarę proste. Jednego zabić, potem poczekać na drugiego i w pułapkę zostali zwabieni. No ciekawe, skradanka trzeba przyznać szczerze. Ene due rike fake. No od lewa liczę. Ene due rike fake. O, zobacz, borba, ósme, smake. Znowu pieniądze! A! To już wymagają reklamy, no dobra. Okej. Serio, porażka? 15 albo może nawet 20. Po 20, kurde, zacznie się wszystko rozkręcać. Dobra, to pozwolę sobie...
schować się tu. No kurde, mądry zawsze po fakcie. No kurde, w tych samych miejscach, co ich, co swoje towarzysze się położyli. A w ogóle dopiero teraz uważam, że coś tutaj jest jakby ragdoll. Pierwszy klucz zebrany z kilku. Kolejny boss przy 15. No dobra, zepsujmy to coś. Tak jest! Załatwiony! No, takie bezstresowe, że... No, i takimi bezstresowymi w miarę rzeczami mamy przyjemność zaczynać wakacje. Ale oczywiście nie będzie to główna atrakcja. Przede wszystkim wezmę się do roboty, jeżeli chodzi o swoje filmy. Dobra, teraz jest wykończony. Ciach! I teraz idź się schować. Tutaj chyba trzeba będzie podejść od tej strony. Tak jest! Teraz już znalazłem patent na tego całego bossa. Otworzyło się to, a... No właśnie, emotka w ogóle zła, jak widać. Okej. Więc teraz, kurde, czy ja muszę zawsze ten... losować pieniądze? Czy co? No dobra. Killing free! Tak jest! No dobra, zobaczmy co ten, na co ten pistolet stać. Serio, to był błąd? Zabijmy tego. I tego też. Strzał prosto w potylicę z bliskiej odległości. Na taki asynchroniczny w nerkę. Chociaż i tak coś mi się zdaje, że najlepiej to może się sprawdzić w walce z bossem. Czekajcie, wrócę na chwilę do noża. 17 poziom. Poczekajcie, naprawię drzwi, koledzy. A masz. No właśnie, skryte działa... A, nie, kurde! I na samym końcu jego. Dobrze. Nie no, naprawdę przyjemna gra, tak powiem wam szczerze. A, czyli dobra, muszę po prostu dotknąć w ekran, żeby kontynuować bez żadnej reklamy. No i dobra, no reklamy przestały się tym razem tak w ogóle pojawiać. O, albo przy Killing Spree można coś takiego zrobić. No dobra, lepiej się schować. Widział mnie przez ścianę?
A to ciekawe. No i tak jak powiedziałem. No, nie spodziewajcie się, ja przepraszam bardzo oczywiście tego typu rzeczy. W tej grze. Ojdź. Nie spodziewajcie się tego typu rzeczy na moim kanale w ciągu całych wakacji, bo w czasie wakacji zamierzam wziąć się wreszcie do roboty i nagrać, kurde, kolejne części Detektywa Rogersa. Zauważony, bo nie, ja przepraszam bardzo. No dalej, stary. No, zauważył, jak wchodzę z tego do tego. Co mam tutaj zrobić, żeby nie dać się zauważyć? No taka, kurde, próba, jakby nie patrzeć, można powiedzieć. Tylko strasznie, dopóki wszyscy są zajęci. Przecież ja tylko coś naprawiłem! Nie no, to jest jakiś nieśmieszny żart, żeby... No właśnie, jesteś impostorem, bo kurde, naprawiłeś ten. Nie no, te memy, w tych memach jest coś całkiem dużo prawdy. No ale dobra, coś mi się wydaje, że po 20 tym... Coś czuję, że po prostu sobie najzwyczajniej w świecie zakończymy. Nie będziemy pałę przeginać. Jakim cudem mnie tu zobaczyłeś, co? Nie no, sorry, ale ja przepraszam bardzo, co mam ja teraz zrobić, skoro nic nie działa? Żadna możliwa droga. A przecież to miało być...
Albo to zepsuć, albo załatwić tego. Naprawdę? Nie zaalarmował mnie? Poczekaj, aż ktoś tu przy... Serio? Słuchajcie, prawdziwy impostor. No kurde. Jest schowany tam, gdzie się nie spodziewasz, czyli najbliżej ciebie. To jest niesłychane po prostu. No trzeba po prostu ten, zagadka logiczna ma przyjemność być każdopoziomowa. No ale dobra, 1, 2, 3, 4. Dobra, załatwimy tego. Teraz ten. Teraz to ugryźmy. Brawo, brawo, wpakowałem się nieźle. A i nawet parę też takich głupich filmików na internecie jest z Among Us, jeżeli o to chodzi. Dobra, więc w takim razie teraz szybko, co trzeba zrobić? Bo z jakiegoś powodu to zbyt wiele długo zajmuje. A bardzo bym chciał to szybko zakończyć i móc przejść do innych zobowiązań dzisiejszych. Nagrywa się? Tak, nagrywa. No dobra, w takim razie się schowajmy tutaj i czekajmy, co się stanie dalej. No to już chyba jest ten moment. Tak jest, o to chodziło. Nagradzane jest bycie złym po prostu. Dobra, a teraz otwórzmy to po prawej. Kolejne złoto! No dobra, zainformujmy się po cichu dalej. Załatwmy po cichu tego, póki nikt nie widzi. Schowamy się tutaj. Załatwmy tego. I na sam koniec tego. No, teraz to profesjonalnie ogarnąłem. I mam nadzieję to ogarnąć w najbliższym czasie, jak będę tę grę przechodził. Okej. Kontynuuj bez tego. No i dobra, teraz... Nie, nadchodzi boss. A, to było darmowe uderzenie. I to jest właśnie boss, okej. No dobra, pozwolę sobie do niego strzelać. Chodź tu, draniu. A zatem co? Teraz sobie na spokojnie nie stoi. Tutaj należy go ciachnąć elektrycznie. To znaczy ogniowo. A tutaj należy go zmiażdżyć. No i to się nazywa taktyka. No i dobra, moi drodzy, myślę, że to by było na tyle. W dzisiejszym gameplayu. Widzimy się w lipcu, bo teraz mamy praktycznie koniec czerwca. No i do zobaczenia. Cześć. No i do zobaczenia. Cześć. No i do zobaczenia. Cześć.
No to żem sobie pogadał. Naprawdę. A. No i... A zresztą to będzie niespodzianka, no. Tak naprawdę, no dobra, skoro z tego nie będzie serii, to w takim razie, gdyby... Można by tak wrócić na chwilę do Assassin's Creed... Do Assassin's Creed'a? Nie wiem. Ewentualnie mogę zrobić jeszcze jeden filmik z tej gry. Jak przejdę już do dalszej części. No ale póki co to trzymajcie się i do następnego. Do następnego w gameplayach i filmach oczywiście.